Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Michał Długosz i zapraszam na program Polfo w Polityce. Moim dzisiejszym gościem jest pani poseł Marta Wcisło, przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, chciałbym zacząć od pani mediów społecznościowych, a konkretnie TikToka, bo dwa pani filmy przebiły na tej platformie barierę miliona wyświetleń. Chciałbym skupić się na jednym z nich, w którym zestawia pani wypowiedzi członka PiSu, który proponował wtedy ceny regulowane, z przekazem partyjnym PRL z lat 80., który był wręcz bliźniaczo podobny do propozycji członka partii rządzącej. Dlatego jestem ciekawy, jak pani wpada na pomysł na swoje TikToki i czy pani prowadzi ten profil sama? Media społecznościowe dzisiaj są fantastycznym komunikatorem do kontaktów z obywatelami, z moimi wyborcami, ale nie tylko. I używam mediów bardzo intensywnie, zarówno TikToka, jak i WhatsAppa, ale też Facebooka, Instagrama, Twittera. Różne media różnie traktuję. Jeśli chodzi o Facebooka i o Instagrama, no to traktuję to jako kronikę tego, co robię w ciągu tygodnia. Później przygotowuję takie przeglądy tygodnia. Jeśli chodzi o TikToka, to jest komunikator do szybkiej, intensywnej komunikacji, kilkunastosekundowej dosłownie, głównie odbieranej przez ludzi młodych. I staram się na tym komunikatorze dostosowywać informacje. Ten post, który zamieściłam na TikToku, odzwierciedlał pewne zachowania władzy rządzącej, czyli tego, jak funkcjonują obecnie w odniesieniu do tego, co było kiedyś. Bo jeżeli pan poseł proponuje ceny regulowane określonych produktów spożywczych, to ja pamiętam czasy PRL-u, to przypomina mi się, byłam wtedy dzieckiem, ale przypomina mi się właśnie ten system, kiedy władza ustalała ceny, kiedy były kartki, a ten pan właśnie świetnie się wpisuje w tą epokę, a my musimy iść do przodu. My nie możemy oglądać się i wracać do tego, co było, bo PRL był najgorszym okresem w dziejach Polski. Tej Polski, którą pamiętamy, dlatego to pokazuję. Cieszę się, że to zyskało taką popularność. Natomiast uważam, że takie historie trzeba przypominać, bo wy, młodzi ludzie, ja jestem nieco starsza, nie pamiętacie PRL-u i nikomu nie życzę żyć w czasach, kiedy władza ustalała, ile co kosztuje, ile dana osoba może zjeść w danym miesiącu, bo były kartki na mięso, kartki na wszystko niemalże. I chyba tyle. Natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe, one też niosą ze sobą wiele zagrożeń, ponieważ różnie są interpretowane niektóre informacje, ale też docierają do ludzi, którzy mają dużo do powiedzenia. Dzisiaj zamieściłam informację na Twitterze o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, które uważam za centralną pralnię pieniędzy. Odezwał się były minister finansów, który zaproponował komisję śledczą w tym zakresie i chętnie w niej chcę wziąć udział. Oczywiście myślę, że to był żart, ale rzeczywiście taka komisja by się przydała, bo szanowni państwo, kochani, no nasze publiczne pieniądze, miliony złotych wydaje się na łąkę, która nawet nie wiem, czy jest koszona. Ludzie, no po prostu niebywałe. Pełnomocnik z rządu przez te lata zarobił 4 300 000. Z informacji, które mamy, bo nie wiemy, jaka jest prawda, to jest ponad 43 milionów i nic się nie dzieje. No gdzie są te inwestycje, tak jak powiedziałam, w Sejmie? Pan Horała chciał zmienić ściernisko na San Francisco, zmienił na papierze, ale gdzie jest to San Francisco? Ja go nie widzę, bym chciała wiedzieć, na co poszły te pieniądze. Do aktualnej polityki rządu jeszcze wrócimy, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się chwilę przy social mediach, zwłaszcza, że powiedziała pani, że traktuje pani Facebooka jako taką swoistą kronikę. I bardzo często w tej kronice umieszcza pani zdjęcia z meczów Motoru Lublin. Jak zaczęła się pani zajawka na żużel i czy jest to pani ulubiony sport? Jest to mój ulubiony sport, jest to sport, który mi się kojarzy z dzieciństwem. To był jedyny sport, jedna dyscyplina sportu, na którą zabierał mnie mój tata. Chodziliśmy na żużel, niedaleko mieszkaliśmy stadionu żużlowego, zresztą na Kalinie, wszyscy wiedzą.
I żużel wtedy inaczej wyglądał, miał inny zapach. Żużel kojarzył mi się z takim dynamicznym, znaczy jest dynamicznym sportem, ale ten zapach żużla był nieco inny. I dzisiaj jak widzę te rodziny przychodzące z dziećmi na stadion żużlowy, to taki sentyment mnie ogarnia. Pamiętam jak ja chodziłam z moim tatą i bratem na stadion żużlowy. Kocham ten sport, kibicuję. Świetnie rozpoczęliśmy sezon, wszystkie mecze wygrane, jesteśmy w Ekstralidze. Staram się pozyskać środki na stadion żużlowy. Bardzo bym chciała, aby w Lublinie powstał stadion żużlowy, ale taki całoroczny, aby w sezonie mogły się odbywać mecze żużlowe, a jest ich niewiele, tylko 9, natomiast poza sezonem, żeby ten stadion służył mieszkańcom, żeby był krytym stadionem, żeby mogły się odbywać imprezy sportowe i kulturalne. Takiego obiektu w mieście nam brakuje, ale jest to gigantyczna inwestycja, miasto samo raczej jej nie udźwignie, dlatego potrzebne są środki zewnętrzne, środki z budżetu państwa i one regularnie w każdym wniosku budżetowym co roku zabiegam. Natomiast wiecie państwo, no, ja mam wrażenie, że władza wszystko to, co my proponujemy, żeby to był pomnik papieża w Sejmie, to i tak by byli przeciw. Bo dla zasady po prostu... Dla zasady. Rozumiem to. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek, chciałem zapytać o Pani okres studencki, ponieważ studiowała Pani na naszej uczelni, na UMCS-ie. I jestem bardzo ciekawy, jaki kierunek skłonił Panią do wybrania Wydziału Artystycznego? Dla mnie studia artystyczne to jest w ogóle artyści, którzy tworzą to, co im w głowie, w sercu i w duszy gra. To jest taka dziedzina dla mnie, która pozwala mi i wówczas pozwalała oderwać się od rzeczywistości. Ale ten proces twórczy można kontynuować w każdej dziedzinie. Jak jestem na przykład na jakiejś inwestycji, to dla mnie budowa, nie wiem, stadionu, drogi, placu zabaw, to też jest proces twórczy, coś tworzymy. Studia artystyczne kończyłam już zaocznie, ponieważ wówczas miałam już firmę i prowadziłam działalność gospodarczą. Byłam jedną z najmłodszych osób w biznesie, bo zaczęłam prowadzić firmę w wieku 21 lat i nie była to jakaś tam mini firemka, bo już wówczas zatrudniałam około 20 osób. Później rozrosła się do niemal 100 osób i na pewno studia nie przeszkadzały mi i tutaj mój, może nie apel, ale taka uwaga, którą mówię swoim dzieciom, którzy studiują, pracują i ja też mówię, słuchajcie, studiowałam, pracowałam, już w kolejnym etapie urodziłam dziecko, jedno, później już po studiach drugie i nie mówiłam, że jest mi ciężko, bo jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, to naprawdę to osiągnie i studia nie przeszkadzają. Miałam fantastycznych kolegów, którzy ze mną studiowali, którzy robili mi blejtramy, tak abym mogła na nich malować, ponieważ ciężko mi było samej zrobić, a ja lubiłam format duży. Więc zresztą pracę dyplomową robiłam z portretu u profesora, który był naprawdę, jeśli chodzi o malarstwo, portret niezwykłym znawcą. Natomiast pracę teoretyczną pisałam z pedagogiki, co mi też później pomogło bardzo w życiu zawodowym, bo w firmie miałam młode osoby, które u mnie w firmie odbywały praktyki, praktyczną naukę zawodu, a to wszystko się przydaje. Nawet nie wiemy, co nam w życiu się przyda. Może się przydać wszystko. Dziś natomiast to moje takie poczucie estetyki pozwala mi też na pewne działania. Zresztą ja ich nie zaprzestałam. Ja hobbystycznie od czasu do czasu zaprojektuję jakieś wnętrze czy coś narysuję. Bardzo rzadko to robię, bo nie mam czasu, ale jak mnie poprosi na przykład moja przyjaciółka czy moja córka, to
z chęcią to robię. Dzisiaj młodzi dorośli często studiują, natomiast rzadziej zakładają własne firmy. Jakie w takim razie ma Pani dzisiaj rady dla młodych, którzy chcieliby otworzyć własny biznes? Przede wszystkim powinni realizować swoje pasje, naprawdę. I to nie jest jakiś slogan, który się mówi ludziom młodym, ale absolutnie, absolutnie powinni to robić. Czerpać też z doświadczenia, jeśli mogą, innych, aby nie popełniać błędów, a błędy kosztują, a nie ma potrzeby. Dzisiaj świat idzie tak do przodu, że warto brać pod uwagę te wszelkiego rodzaju nowości, innowacje, tak aby być zawsze o krok do przodu, a nie realizować coś, co już było. I co? I wierzyć w siebie. Do młodzieży przyszłość i świat należy. Wyznaję taką zasadę. Z takim przesłaniem Państwa zostawiamy i możemy przejść do pomidora. Nie znam tej zabawy, znaczy kiedyś była taka zabawa, obecnej nie znam, ale mam nadzieję, że dam radę. Przed Panią kilkanaście test, na które może Pani odpowiedzieć tylko tak lub nie i jeden raz będzie mogła Pani użyć pomidora, który zwolni Panią z jednoznacznej odpowiedzi. Po serii tych krótkich pytań wrócimy do poruszonych w nich tematów i je rozwiniemy. Czy jest Pani gotowa? Myślę, że tak. Popieram narrację, że PiS działa na korzyść Putina. Tak. Obecność Polski w NATO i Unii Europejskiej jest gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Tak. Zwiększenie wydatków publicznych na wojsko to dobry pomysł. Tak. Jestem za utworzeniem Armii Europejskiej. Tak. Niegdyś głosowali na nas ludzie o poglądach prawicowych, dzisiaj o wiele częściej centryści i lewicowcy. Nie podoba mi się to, w jakim kierunku zmienia się moja partia. Nie. Ale PO nadal jest ugrupowaniem liberalnym. Tak. Popieram program Rodzina 500+. Tak. Za to uważam, że likwidacja TVP Info to też słuszny postulat. Tak. Nie podobało mi się zachowanie Rafała Trzaskowskiego, który po drugiej turze wyborów prezydenckich deklarował, że chętnie pójdzie na Marsz Niepodległości, a po wyborach mocno krytykował to wydarzenie. To moim zdaniem jawna hipokryzja. Nie. Jawną bezczelnością było za to ponowne wybranie Adama Glapińskiego na prezesa NBP. Tak, tak, tak. Donald Tusk był świetnym premierem i mam nadzieję, że ponownie obejmie to stanowisko. Tak. Ale podwyższenie wieku emerytalnego było błędem. Tak. Podczas pandemii COVID-19 rząd nakładał za mało restrykcyjne obostrzenia. Tak. Mimo wszystko muszę przyznać, że Jarosław Kaczyński jest wybitnym strategiem politycznym. Nie. Polityka w samorządzie jest mniej męcząca i stresująca niż ta na szczeblu centralnym. Nie. Za to uważam, że samorządy powinny mieć większy zakres samodzielności. Tak. Platforma Obywatelska wygra następne wybory parlamentarne. Tak, tak, tak. A żużlowy motor Lublin zdobędzie w tym sezonie tytuł Mistrza Polski. Tak, jest tak. To wszystkie pytania, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy już po pomidorze, także możemy przejść do głównej części naszego programu. Zacznijmy od wojny na wschodzie. Jak według Pani Polska powinna szykować się na potencjalny atak ze strony Rosji? Dzisiaj najważniejsze jest to, aby konflikt nie rozszerzył się na inne kraje, ale przede wszystkim dla nas jako państwa frontowego niezwykle istotna jest nasza pozycja w sojuszach, czyli w NATO i w Unii Europejskiej. Sojusze gwarantują nam bezpieczeństwo. Powinniśmy wspierać też kraje, które aplikują do bycia w NATO, czyli Finlandię i Szwecję. Bo jak wiemy, 30 państw NATO musi być jednomyślnym, aby przyjąć nowych członków. Dobre są propozycje związane z wydatkowaniem pieniędzy większych, bo 3% PKB na wojsko, ale nie zgadzam się, aby te pieniądze były, nie podoba mi się to, aby te pieniądze wydatkowane były bez kontroli. Niestety tak w ustawie zapisano, czemu sprzeciwialiśmy się. Poparliśmy ustawę, wnosiliśmy poprawki do ustawy, które mówią, że pieniądze powinny być wydatkowane w sposób transparentny, z dostępem do informacji publicznej. Obywatele powinni wiedzieć, na co państwo wydaje pieniądze, jeśli chodzi o zbrojenia. Bardzo zależy mi na tym, aby pieniądze na zbrojenia i na doposażenie wojska wydawane było też w Polsce, aby kupowano od polskich firm zbrojeniowych
oczywiście, które, jeśli produkują takie wyposażenie, sprzęt. Myślę tutaj głównie o PZL Świdnik, które zatrudnia kilka tysięcy osób. Myślę o naszym śmigłowcu bojowym AW-139W, który kupili Amerykanie, który kupują Amerykanie, a nasze wojska nie mają tego śmigłowca. Ja miałam przyjemność zapoznać się z tym śmigłowcem, było takie otwarte spotkanie. I to jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Nie jestem ekspertem, ale słucham ekspertów, którzy mówią, że jest to bardzo dobry śmigłowiec. Wielokrotnie, zarówno z mównicy, jak i w moich interpelacjach, zapytaniach, proszę i zabiegam o to, aby z polskich firm, w szczególności z PZL Świdnik, był zakupywany sprzęt, bo to jest ogromna szansa dla zakładu, dla regionu i to są przede wszystkim miejsca pracy. Czy w takim razie reakcja rządu na wybuch wojny była odpowiednia? Reakcja rządu była nieco spóźniona. Wojna wybuchła 24 lutego, a te reakcje takie prawidłowe zaczęły się po 2-3 tygodniach. Ja dam jako przykład gminę Lublin. 5 godzin od wybuchu wojny został zawiązany pierwszy sztab kryzysowy, a już 4 dni później pojechały na Ukrainę pierwsze transporty pomocy. Dzisiaj w Lublinie mamy ponad 17 sztabów pomocowych i zaangażowane było około 5 tysięcy osób. Gdyby rząd tak funkcjonował i tak wszystko organizował, ta pomoc byłaby zdecydowanie szybsza. Najważniejsze, że jest, ale główną pomoc i na pierwszej linii frontu stanęli obywatele, stanęli po prostu Polacy i samorządowcy. Spodziewałabym się od rządu szybszej, bardziej skutecznej reakcji, a nie scedowania pewnych rzeczy na ludzi. Zostańmy jeszcze chwilę przy polityce zagranicznej, ponieważ według Pani w ostatnich latach na arenie międzynarodowej pozycja naszego kraju się mocno osłabiła. Jakie to może nieść za sobą konsekwencje i w jaki sposób ta pozycja została osłabiona? No wszyscy widzimy, co się dzieje z funduszami europejskimi, z Krajowym Planem Odbudowy, z którego korzystają inni członkowie Unii Europejskiej. Krajowy Plan Odbudowy to pieniądze dla państw członkowskich w związku z kryzysem wywołanym pandemią. Ten kryzys dotknął wszystkich, nas także. Niestety pieniędzy w Polsce nie ma. Dlaczego? Dlatego, że władza Zjednoczona Prawica ubzdurała sobie jakieś swoje dziwne upodobania, a właściwie ich przystawka, czyli ziobrzyści. I my wszyscy za to pokutujemy. To nie są pieniądze PiS-u, to są pieniądze Polaków, to nie są pieniądze żadnej partii, to są pieniądze dla Polaków. Niestety nie mogą tego zrozumieć. Nie podoba mi się też to, że płacimy tak gigantyczne kary. No ludzie, 1 milion euro dziennie, mamy już w tej chwili ponad 190 milionów kary i te pieniądze Unia odliczy od naszych pieniędzy. Czy ktoś za to poniesie odpowiedzialność? Czy pan Morawiecki albo pan Kaczyński poniosą za to finansową odpowiedzialność? Czy pan Ziobro? Nie, my poniesiemy. Będzie mniej pieniędzy na inwestycje, będzie mniej pieniędzy dla przedsiębiorców, dla samorządów, dla ludzi. Nie mogę się na to zgodzić i mi się to bardzo nie podoba. Zapewniali, że nie będzie kar za Turów. Są kary za Turów. I co? Brak słów. Jeśli dopóki nie będzie się rozliczać polityków z ich decyzji, dopóty tak będzie, a tak być nie powinno. Ja uważam, że Platforma Obywatelska, czy koalicja, czy w ogóle opozycja powinna rozliczyć rządzących za wszystkie zaniedbania, zaniechania i za złą politykę. Jeszcze zostanę chwilę przy Unii Europejskiej, ponieważ chyba można Platformę określić partią najbardziej euroentuzjastyczną na polskiej scenie politycznej. Stąd moje pytanie, czy popiera Pani federalizację Unii Europejskiej? Byłabym tutaj bardzo ostrożna w formułowaniu tego typu tez, dlatego że każdy kraj ma swoją tożsamość, kulturę, tradycje, historię i tak dalej. Ja myślę, że Unia Europejska jest ciekawa, ponieważ jest ta różnorodność międzynarodowa, kulturowa i tego bym się trzymała. Czyli jednak dostrzega Pani pewne zagrożenia, które mogłyby się wiązać z federalizacją i większymi kompetencjami w rękach Unii? Ja nie uważam tego za zagrożenia. Uważam, że
obywatele oczekują od nas wartości, które niesie ze sobą Unia, ale jednocześnie z zachowaniem swojej absolutnie tożsamości, historii, tradycji, kultury. Możemy przejść do tematów gospodarczych. Nowo wybrany ponownie prezes Glapiński twierdzi, że za inflację odpowiadają czynniki, które są niezależne od rządu, czyli wojna oraz pandemia. Ile prawdy jest w tych słowach? Inflacja rozpędzała się już rok temu, w sierpniu 2021 roku, a jeszcze wcześniej, przypomnę, pan Glapiński mówił, że inflacji nie ma, że nam nie grozi, wręcz odwrotnie, deflacja. W sierpniu, we wrześniu i cała końcówka roku uprzedzaliśmy o konsekwencjach, które niesie za sobą inflacja. Byliśmy oczywiście lekceważeni, wyśmiewani, drwiono z nas. Następnie pan Glapiński mówił, że inflacja owszem będzie, ale no, będzie spadała w pierwszej połowie roku, czyli w styczniu, miała wynosić około 5%, ale założenia budżetowe, czyli budżet, który uchwalaliśmy w grudniu 2021 roku, przewiduje inflację na poziomie 3,3%, czyli czysto stricte złe założenia. Szanowni Państwo, no, nikt absolutnie nie przejmuje się tym, co jest zapisane. Co innego mówią, co innego piszą, a co innego jeszcze realizują. Pan Glapiński to jest wybór absolutnie polityczny. Jego stanowisko szefa NBP to jedno wielkie nieporozumienie, a wybór na drugą kadencję to jest po prostu, można powiedzieć, nagroda za absolutną lojalność, posłuszeństwo. On nie chroni naszej waluty, naszego złotego. Przypomnijmy, dzisiaj złoty kosztuje około 4,70. On nie dba o interes Polaków, on dba o interes partii rządzącej. To jest wielki szkodnik finansów publicznych, najgorzej oceniany w Europie, jeśli chodzi, jeden z najgorzej ocenianych w Europie szefów Narodowego Banku. I za to wszystko, szanowni Państwo, dostał 1 100 000 wynagrodzenia za ubiegły rok. On powinien jeszcze dopłacić Polakom za to, że ich okłamał. Namawiał młodych ludzi na kredyty, mówiąc, że nie będzie inflacji. Dziś te kredyty wzrosły o blisko 50%. Ludzie mają ogromne problemy ze spłatą, a pan Glapiński nie ma kredytów, on ma profity. No, absolutnie zły wybór, który niestety odbije się na naszej polityce finansowej. Skierowała Pani mocne słowa w kierunku prezesa Glapińskiego. W takim razie jestem bardzo ciekawy, jak Platforma poradziłaby sobie z aktualną sytuacją gospodarczą, jak poradziłaby sobie z inflacją. Jeszcze dodam, że panu Glapińskiemu, zgadzam się ze słowami Donalda Tuska, który mówi, że panu Glapińskiego nie powierzyłby kasy oszczędnościowej, szkolnej kasy oszczędnościowej. Jeśli chodzi o, z góry mówię, że ja nie jestem finansistą, ekonomem, ale słucham ekspertów. I im bym powierzyła zarządzanie Narodowym Bankiem Polskim. Przede wszystkim, tak z punktu widzenia mojego, zadbałabym o to, żeby Polska przestała płacić tak gigantyczne kary finansowe. Po pierwsze. Po drugie, starałabym się, aby Polska odzyskała środki unijne, które powinny pójść na inwestycje, nie na konsumpcję. Na inwestycje, czyli do samorządów, do przedsiębiorców. Kolejną kwestią to no, przede wszystkim starałabym się zahamować tą drożyznę, którą zafundował nam pan prezes Glapiński. Oczywiście odżegnując się od wszystkiego. W ogóle wiecie Państwo, ja mam wrażenie, że partia rządząca zachowuje się jak dziecko w piaskownicy. Nabroi, napsuje babek innym i mówi nie, to nie my, to oni, to on, to tamten. Zero odpowiedzialności. Mają władzę absolutną, dosłownie absolutną. Zawłaszczają wszelkie dziedziny życia, ale odpowiedzialność zrzucają na opozycję, na Unię Europejską, teraz na Putina. Oczywiście wojna w jakimś zakresie przyczyniła się do podniesienia inflacji. Eksperci mówią o 2-3%, ale inflacja była kilka miesięcy temu. A wojny mamy od lutego, także absolutnie pan Glapiński ponosi odpowiedzialność. Złe decyzje, spóźnione decyzje, nietrafione decyzje, a teraz decyzje, które powodują tak gigantyczny wzrost kredytów.
powiedziała pani, że PiS jest, rządzi w sposób nieodpowiedzialny, natomiast wy jako Platforma jeszcze w 2007 roku szliście do wyborów z programem, który zakładał, że państwo będzie ograniczone do roli nocnego stróża i przede wszystkim będzie starało się dawać jak najwięcej wolności obywatelom. Natomiast po objęciu władzy jednak wasz przekaz się zmienił oraz działania i nawet Donald Tusk przyznał w wywiadzie, że z liberała stał się socjaldemokratą. Więc prowadzicie narrację z jednej strony, że PiS oszukał swoich wyborców, ale z drugiej strony, czy nie możecie tego samego powiedzieć o sobie? Platforma, zgadzam się, że popełniła wiele błędów, bo nie ma tak, że jest jakakolwiek władza, jakakolwiek partia, która jest idealną. I o tych błędach mówił Donald Tusk, jak najbardziej. My umiemy się przyznać do swoich błędów i wyciągnąć z nich wnioski i w kolejnych etapach czy propozycjach weryfikować to. Natomiast partia rządząca absolutnie tego nie robi. Oni umieją się tylko chwalić. Proszę zauważyć, czy ktoś przeprosił obywateli za ten chaos wywołany tak zwanym Polskim Ładem, nazywanym Polskim Wałem, Wielkim Wałem? Absolutnie nie. Oni są bezkarni, nie ma w tym ich żadnej winy. Mówiliśmy, że absolutnie nie zmienia się tak szybko systemu podatkowego. Ostrzegaliśmy. Mnóstwo poprawek, które trafiły do kosza. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Platformy Obywatelskiej, jestem parlamentarzystą od dwóch lat. Nie uczestniczyłam wówczas w rządach Platformy. Natomiast od 2010 roku byłam samorządowcem w Lublinie z ramienia Platformy i wiem, że ta polityka była zawsze bardzo odpowiedzialna, skalkulowana na miarę możliwości, z ogromną dynamiką opartą o pozyskiwanie środków zewnętrznych, unijnych. Zobaczmy, jak się rozwinął pięknie Lublin, Lubelszczyzna, ale szczególnie Lublin. My byliśmy w czołówce miast w Polsce, które pozyskały najwięcej środków na jednego obywatela i tak powinno być w kraju. Od 6 lat, proszę zobaczyć, co się dzieje, 7-krotne zwiększenie zadłużenia państwa, zwiększenie wydatków. Jak odchodził Donald Tusk z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to wydatki na KPRM wynosiły 100 milionów, dziś wynoszą blisko 900 milionów. Nietrafione inwestycje, o których mówiłam, centralny port komunikacyjny, łąka za kilkadziesiąt milionów złotych, nawet nie wiemy za ile, bo wszystko ukrywają. Poprosiłam o dane, ile do tej pory kosztował port komunikacyjny. Wiele nietrafionych inwestycji. Ostrołęka, mówi się 1,5 miliarda, mówiło się na początku, a teraz wiemy, że dużo więcej. Ale tutaj nasz region. Bardzo interesuje się i leżą mi na sercu Azoty Puławy. W Azotach Puławy została wybudowana jeszcze przez poprzednią ekipę linia do nawozu granulatu za 1,5 miliarda, która funkcjonuje w 30%, a pozostała część nie. Pokończyły się gwarancje, nieuruchomiona linia. W mojej ocenie ogromne marnotrawstwo. Napisałam w tej sprawie pisma do NIK-u. Wiecie państwo, no to są wszystko publiczne pieniądze, a ktoś tak łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie ma na to zgody. Każda złotówka powinna być rozliczona i będziemy się tego domagać. Mówiła pani dużo o wydatkach publicznych. Te wydatki od 2015 stale rosną. Natomiast wasz stosunek do programu 500+, który również ten budżet obciąża, się zmienił, bo na początku krytykowaliście go, mówiliście, że nie będzie na niego pieniędzy w budżecie. Następnie, kiedy tylko został wprowadzony, Grzegorz Schetyna zaproponował, żeby od razu rozszerzyć na wówczas jeszcze pierwsze dziecko, a potem Donald Tusk już po powrocie do Polski stwierdził, że tak naprawdę PiS ukradł pomysł Ewy Kopacz, która miała już gotowy podobny projekt. Czy nie sądzi pani, że przez taką nagłą zmianę zdania wyborcy mogą się od was odwrócić? Ja powiem, co ja sądzę. Ja uważam, że pieniądze na rodzinę, w rodzinę absolutnie są potrzebne. Każda inwestycja w rodzinę jest dobrą inwestycją pod warunkiem, że te pieniądze są wydawane naprawdę na rodzinę i na dzieci. Tutaj miałabym wiele uwag, czy rzeczywiście sama dystrybucja pieniędzy odbywa się dobrze w kwestii takiej. Wiem, co się dzieje, jak przychodzą do mnie kobiety.
kobiety prosząc o interwencję, twierdząc, że mąż stara się odebrać jej dziecko, dzieci czy dziecko, bo chce pieniądze z 500+. To, co powiedział Donald Tusk, rzeczywiście był to program taki społeczny, który miał być realizowany w kolejnych latach przez Platformę. Ja nie wiem, czy on się nazywał 500+, tego nie wiem, więc nie będę mówiła, ale pieniądze w rodzinę i zmniejszenie tego ubóstwa jest naprawdę potrzebne. Ja wiem, że ten program będzie zachowany, jeśli będzie Platforma, czy koalicja, czy opozycja rządziła, bo taki jest przekaz. Jak najwięcej inwestycji w rodzinę, ale takich mądrych, transparentnych, które rzeczywiście idą dla dzieci, a nie gdzieś tam na inne kwestie, o których dużo, dużo słyszeliśmy. Stwierdziła Pani, że Platforma jest partią liberalną wciąż, dlatego jestem ciekawy, jak według Pani ten liberalizm się objawia w Waszej partii. W naszej partii, jak Pan wie, w ogóle w naszym klubie jest wiele osób, które mają zupełnie czasami odmienne poglądy. Jest skrzydło konserwatywne, liberalne, ale też jest takie, można powiedzieć, bardzo liberalne, żeby nie nazywać go już jakoś inaczej. I my się wszyscy dogadujemy. W kwestiach kluczowych mamy podobne zdanie. Jeżeli nie, to dyskutujemy. Są osoby, które popierają aborcję, a są osoby, które mają odmienne zdanie. I nikt nam tego nie zabrania. To jest absolutnie indywidualna kwestia każdego człowieka. Rozumiem to. Prosiłbym Panią, żeby Pani wskazała największe błędy, a może wręcz przeciwnie, może Pani pochwali rząd za to, jak walczył z pandemią. Największym błędem, jeśli chodzi o pandemię, były jak zwykle spóźnione reakcje na niektóre kwestie. No, a już w ogóle kuriozum to było zamykanie lasów albo na przykład przed świętem wszystkich świętych zamykanie cmentarzy. Ogromne straty straty dla osób, które przygotowały się dla przedsiębiorców, ale też ogromna takie negatywne przeżycia dla rodzin, które chciały odwiedzić groby bliskich. Natomiast, jak wiemy, otwierane były cmentarze dla wybrańców ludu, o czym media pisały. To mi się nie podoba bardzo, bo wszyscy jesteśmy równi. My jako Platforma nie umiemy się chwalić tym, co zrobiliśmy. Nigdy nie chwaliliśmy się, wręcz odwrotnie. Każdy uważał, że jeżeli pokaże swoją pracę albo jakieś osiągnięcia, to jest takie niestosowne, niewłaściwe. Absolutnie nie jestem tego zdania. Dziś wiemy, że trzeba pokazywać ludziom swoją pracę. Ja to robię regularnie i codziennie, i później w jednym jakimś takim bloku informacyjnym poprzez tygodniowe takie sprawozdania. Informacje muszą być przekazywane wyborcom, co dana osoba robi, co dana partia robi, ugrupowanie. Mnie bawi, wręcz śmieszy informacja, która się pojawia od niektórych polityków, dyżur poselski raz w miesiącu przez godzinę. No po prostu kabaret, raz w miesiącu przez godzinę. Moje biuro jest czynne codziennie, a telefony odbieramy 24 godziny na dobę. To nie ludzie są dla nas, tylko my dla ludzi. Podobnie jest z partiami politycznymi. Widzę, jak PiS się zamyka na kontakty z ludźmi, demonstrując i celebrując wydarzenia, jakieś wielkie eventy, ogłaszając wszystko, co tylko się da w mediach społecznościowych, ale także na konferencjach. My dzisiaj o polityce rządu dowiadujemy się z konferencji prasowych. Nie ma żadnego przekazu bezpośredniego, nie ma żadnych uzgodnień, nie ma żadnych wspólnych rozmów. No nic po prostu. Stwierdziła Pani w Pomidorze, że obostrzenia rządu były za mało restrykcyjne, natomiast Pani tutaj przed chwilą powiedziała, Bo w różnych kwestiach. No, rozumiem to. W takim razie, jak gdyby Pani była członkiem rządu, gdyby to Platforma rządziła, to jakie ona obostrzenia by nam zagwarantowała? Przede wszystkim słuchałabym Rady Medycznej, która została powołana przy
panu premierze i następnie przy prezydencie, to są eksperci, ich należało słuchać i oni krok po kroku, tydzień po tygodniu mówili, co trzeba, a co nie. Natomiast dziś z perspektywy czasu wszyscy wiemy, że to, o czym mówiłam wcześniej, zamykanie lasów czy cmentarzy, czy ograniczanie możliwości wyjścia na zewnątrz nie było w danym momencie zasadne. Ja tylko przypomnę, jeśli chodzi o kwestie, z którymi się nie zgadzam. Na początku, jak wybuchła pandemia, po jakimś czasie pojawiły się tak zwane szpitale jednoimienne. Czyli szpitale covidowe, po czym były wakacje, pan premier odwołał pandemię, mówił, że nie ma pandemii, bo były wybory. Pandemia się rozszalała, a następnie zamykało się wszystko i kolejny etap to było tworzenie szpitali covidowych, a nawet szpitali na stadionach, w halach, wszędzie. Po co było likwidować coś, co zostało stworzone? To taka niespójna polityka. Mówili o tym eksperci i myśmy to podkreślali. Wiele błędów popełniono, jeśli chodzi o oświatę. Wiadomo, że w szkołach ten wirus się niezwykle szybko rozwijał. Chciałbym jeszcze poruszyć temat mediów publicznych, ponieważ bardzo często krytykujecie je za brak obiektywizmu i opowiadacie się za tym, żeby zlikwidować TVP Info. Natomiast TVP Info działa tak naprawdę od roku 2007, więc jako platforma mieliście 8 lat, żeby tą stację zlikwidować. Dlaczego wtedy tego nie zrobiliście i dlaczego teraz się na tym opowiadacie? My nigdy nie ingerowaliśmy w media. Nie było czegoś takiego, że mieliśmy swoje media, swoje gazety, swoje radio, absolutnie. TVP, TVP Info, Polskie Radio i wszystkie inne stacje żyły swoim życiem. Nie ingerowaliśmy w Trójkę, wszyscy wiemy, co się stało w Trójce. Nie była to stacja propagandowa. Dziś jest to tuba propagandowa partii rządzącej. Ja dam Państwu przykład. Jestem w programie zdalnie w TVP Info, pytana o sytuację na Ukrainie, pytana o stanowisko Platformy. Odpowiadam zgodnie z informacjami, które wszyscy mówimy, że Putin to zbrodniarz, że napadł na Ukrainę, po czym wrzuca się wypowiedź mojej koleżanki, która po prostu wypowiada się w jakimś tam kontekście, a na tle mojej wypowiedzi pojawia się czerwony pasek. Posłowie, politycy Platformy Obywatelskiej są pro-putinowscy. No przecież to jest po prostu straszne, co robią. No oczywiście, to jest niestety faktem, że telewizja publiczna nie jest obiektywna i myślę, że z tym zgodzi się każdy. Natomiast jakie mechanizmy wy wprowadzilibyście, żeby stała się ona jednak miejscem pluralizmu i żeby była obiektywna? Telewizja publiczna powinna być autentycznie telewizją publiczną. Nie tubą propagandową jakiejkolwiek partii, jakiegokolwiek ugrupowania, kogoś czy czegoś, co ma oddziaływać jednolicie, subiektywnie na widza. Nie. To jest, misją telewizji publicznej jest to, aby przekazywać rzetelną, prawdziwą informację. Ja myślę, że przede wszystkim należy TVP Info oczyścić, jeśli nie zlikwidować, z osób, które no, nie zasługują na miano obiektywnego dziennikarza czy dziennikarki. Ale z drugiej strony wtedy wy moglibyście obsadzić ludźmi, którzy będą się zgadzać z wami. Jak uniknąć takiej sytuacji, żeby znowu media nie stały się tylko tubą propagandową jednej partii? Ale nie ma takiego zagrożenia. Platforma Obywatelska rządziła wcześniej i nie miała podporządkowanych żadnych mediów. To, co powiedziałam wcześniej, to dowodzi tego, że nasze intencje są zupełnie inne od istniejącej partii, która zawłaszcza sobie nie tylko media, zawłaszcza wszystkie dziedziny życia. Oni chcą rządzić wszędzie. Oni chcą mieć oświatę podporządkowaną, służby podporządkowane, samorządy podporządkowane. Wiadomo, ja tylko przypomnę, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nagradzał i dawał pieniądze tylko samorządom, w którym rządzą samorządowcy przychylni Zjednoczonej Prawicy bądź właśnie wywodzący się od nich. Lublin nie dostał ani złotówki na dworzec metropolitalny,
który ma służyć całemu regionowi, nie Lublinowi. To jest dowód na to, że partia rządząca zawłaszcza wszystko, co tylko może. Oczywiście, no, to jest zrozumiałe. Natomiast chciałbym, żebyśmy pospekulowali na temat wyborów parlamentarnych, które się zbliżają, będą już w następnym roku. Jest duża szansa, że PiS nie będzie miał większości, a wy jako opozycja będziecie musieli się wspólnie dogadać, jeśli będziecie chcieli przejąć władzę. Jakie byłyby wasze warunki i z kim moglibyście wejść w potencjalną koalicję? Jeśli z pewnością nasi widzowie wielokrotnie słyszeli wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że może zrezygnować, czy zrezygnujemy naprawdę z wielu kwestii, jeśli chodzi o jakieś stanowiska obsadzane. Nas interesuje to, co wspólne, czyli to, aby po pierwsze Polska odzyskała swoją pozycję w Europie, aby do Polski spływały pieniądze unijne, aby odzyskać praworządność, aby poprawić sytuację i w oświacie, i w służbie zdrowia, na którą partia rządząca chwali się, że wydaje krocie pieniędzy. Tymczasem zadłużenie szpitali z 14 miliardów wzrosło prawie do 19, już teraz blisko do 20. Przywrócić normalność. Pani poseł, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To było moje ostatnie pytanie. Ja dziękuję. Słuchajcie, do młodzieży świat należy. Wierzę w was. Jak będę chodzić z laseczką, to pamiętajcie, że wam mówiłam, trzeba brać sprawy w swoje ręce. To nie jest slogan, tylko robić to, co chcecie, co lubicie, o czym marzycie. Dziękujemy również za uwagę słuchaczom i zapraszamy do obserwowania naszego kanału. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.